A dzisiaj chciałabym się z wami podzielić słowem. W zasadzie wspomniałam trochę już dzisiaj na uwielbieniu, ale chciałabym ten temat pociągnąć. Dla mnie jest to temat mega istotny, bardzo ważny, ponieważ u nas w Kościele bardzo dużo gromimy takiego czegoś jak zamieszanie, zamęt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I żeby też w końcu pewien temat może nie tyle zakończyć na zawsze, ale przede wszystkim wziąć konkretne narzędzie do ręki, żeby prowadzić zwycięskie życie, więc postanowiłam, że będę głosić dzisiaj do was na temat wyciszenia jako potrzebnego elementu do wzrostu. Wyciszenie jest potrzebnym elementem do wzrostu. W ogóle uważam, że kiedy działamy w zamęcie, kiedy działamy w chaosie, kiedy lecimy siłą rozpędu, wpadamy w ogóle, czy chcemy, czy nie chcemy, czy widzimy, czy nie widzimy, wpadamy w religię, wpadamy w różnego rodzaju szablony, schematy i tak naprawdę można to odpychać, można to gromić. Jednocześnie, jeśli się nie weźmie jakiegoś konkretnego od Boga narzędzia, żeby po prostu te rzeczy wyeliminować, to tak się gdzieś tam można bujać i tak dalej. Więc jesteście gotowi? Super. Więc Ewangelia Łukasza 10:38-42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Miała siostrę, a na imię było jej Maria, która usiadłszy u stóp Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czemu nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej, aby mi pomogła. A odpowiadając, Jezus rzekł: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nigdy nie będzie jej odjęta. I wiecie, kiedy ja sporo już czytam Biblię, ale kiedy przeczytałam w ogóle sobie ten werset, w ogóle mówię: wow, macie na pewno też coś takiego samego, że czytasz Biblię, to słowo do ciebie nie przemawia, masz wrażenie, że ono w ogóle nie mówi do ciebie i nagle jest bą, w ogóle coś cię w ogóle uderza w sam środek twojego serducha. I jak ja przeczytałam to, że Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta, to mnie bardzo uderzyło. Że to jest ta cząstka wybrania siedzenia u stóp Jezusa, która nie będzie odebrana. Tylko bardzo ważne, żeby nie zrozumieć tego w sposób religijny, ponieważ wiele ludzi mówi coś takiego: ale wiesz, ja siedzę u stóp Jezusa, ja siedzę, ja Jego słucham, ja słucham uwielbień, ja coś tam słucham, a jednocześnie się nic nie zmienia. Ale my z perspektywy tego, że mamy bardzo dobre nauczanie i wiemy, że siedzenie u stóp Jezusa to jest między innymi też pewnego rodzaju konfrontacja swojego życia z prawdami Bożymi. I taki mały komentarz do tego, co powiedziałam. Marta zaprosiła Jezusa do domu, tak? Jezus przychodzi, Marta go zaprasza. W zasadzie zaprosiła go do domu i nie dała mu uwagi. Rozumiecie? Był w pewnym stopniu przechodniem, ale Maria dała jemu uwagę. Maria mu dała uwagę i Maria skorzystała naprawdę bardzo dużo. Marta była rozproszona, a Maria była skupiona. I to jest temat skupienia, jest tematem, który jest bardzo opresjonowany, dlatego że jest w ogóle różnego rodzaju nacisk, który odczuwamy. Jest nacisk w pracy, jest nacisk w kościele, jest nacisk od męża, jest nacisk społeczny, nacisk w ogóle polityczny. Wiecie, o co chodzi? Ale kiedy my zrozumiemy tą ważną, istotną rzecz, że nie stracimy, kiedy się uspokoimy, nie stracimy, kiedy się zatrzymamy, nie stracimy, kiedy usiądziemy u stóp Jezusa, nic w zasadzie nie ucieknie. Wiecie, my sporo w tym roku, że tak powiem, wakacjowaliśmy. Ja bardzo odpoczęłam na Mazurach. Po prostu leżałam tam sobie na jakimś, kurczę, mosteczku i się opalałam. I coś wam chcę powiedzieć. Mam, pomimo to, że chodzę z Bogiem już prawie 20 lat, ale mam takie dla mnie na dziś mocne postanowienie, bo dużo pracuję. Postanowiłam założyć kościół, więc potrzebuję dobrze odpoczywać.
I w ogóle się nie obawiam, i w ogóle się nie boję. Bo żeby mieć odpowiednią siłę, żeby biec lub jechać na odpowiednim biegu, to my potrzebujemy mieć siłę. A siłę skąd bierzemy? Z Bożej obecności. Siłę bierzemy z Bożej obecności. Jeśli diabłu się uda zmęczyć nas, nasz umysł, zmęczyć nasze ciało, to niestety, ale będziemy nieefektywni. I wiecie, ta historia, prosta historia. Ja w ogóle też modlę się, żebyście wy, czytając Słowo Boże, wyciągali dobre rzeczy do własnego życia. Wiecie, Biblia jest pełna różnego rodzaju przypowieści, opowieści. I żeby to nie było tam, że Jezu, to już to czytałem. Tylko w ogóle czytać z zupełnie innym nastawieniem, w ogóle ze skupieniem. I ta historia tak naprawdę bardzo dużo nam pokazuje rzeczy, które możemy zaczerpnąć do swojego życia. Można zaprosić Jezusa do domu i nigdy nie dać Mu należytej uwagi. Wiecie, jak jest. Można pojednać się z Bogiem, można oddać Mu swoje życie, można uznać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ale nigdy nie dać Mu należytej uwagi. Nigdy nie dać Mu należytej uwagi. I to, w jakim miejscu jest Kościół, świadczy o tym, że uwaga nie jest dawana. Nie jest dawana uwaga. Rozumiecie? Nie jest dawana uwaga taka, jaka winna być dawana. Marta ma Jezusa na wyciągnięcie ręki i jest sfrustrowana. Jezus jest w domu. Marta lata, kręci się. Wiecie, jak jest? Latasz, kręcisz się. Tu mikser, tu coś tam. Tu jakiś robot, tu muzyka, tu uwielbienie, tu kazanie, tu w ogóle. Hej, stop. A ja myślałam, żebyśmy się wszyscy skupili na tym, co ja mówię, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Wiecie, że nie pochwyciliśmy? Nie pochwyciliśmy. A Bożym zamysłem nie jest to, abyś w służbie jechał na jałowym biegu. Ludzie cię mają rozpoznać. To, co mówisz o sobie, ma mieć konkretny ciężar. To ma być kabot. Jak ty o sobie powiedziałeś, że jesteś prorok, to jak wychodzisz, to ludzie muszą o tym wiedzieć, że ty jesteś prorok. Jak ty jesteś apostoł, to muszą być konkretne rzeczy. A nie jechanie na jałowym biegu. Rozumiecie? A jechanie na jałowym biegu świadczy o jednej rzeczy. Albo jesteś nierozpoznany, a jak jesteś rozpoznany, to świadczy to o tym, że co? Nie dajesz Bogu odpowiedniej uwagi. Nie dajesz Bogu odpowiedniej uwagi. Ten sam dom. Siedzi Marta i siedzi Maria. Ten sam dom, do którego przychodzi Jezus. Ten sam dom. Jeszua przyszedł. Mesjasz. Maria natychmiast siedzi u Jego stóp. Jest napisane, że ta część, ta cząstka nigdy nie będzie jej odebrana. Nigdy nie będzie jej odebrana. I to jest prorocza informacja z tego słowa, że nikt nie jest w stanie ci odebrać twojego wzrostu z Bogiem. Nikt. Suchą wiedzę diabeł ci wytrąci tak. Rozumiesz? Przyjdzie do ciebie diabeł, naciśnie cię na jakieś bolące w ogóle miejsce, rozumiesz? I jest po twojej wiedzy. Ale doświadczenia, wzrostu, przeżycia, pewności nie odbierze ci nikt. Nikt. A żeby tak mieć, to trzeba siedzieć u stóp kogo? Jezusa. W zasadzie Marta lata jak poparzona. Lata jak poparzona. Tu lata, tam lata. Tego się wezmę, za to się wezmę, za to się wezmę. Może doświadczasz czegoś takiego. W co jeszcze ręce włożyć? A widzisz owoc tego, co robisz? Nie,
zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Daj uwagę Bogu. Skoncentrowanie Marii spowodowało, że był przepływ życia. Wiecie, jak ja się nawróciłam, słyszałam takie slogany, ale dzisiaj po tych prawie 20 latach wiem, że one są po prostu prawdziwe. Słyszałam takie słowa, nie można się spotkać z Jezusem, żyć z Nim i być wiecznie w tym samym miejscu. To jest w zasadzie niemożliwe. Nie można się spotkać z Jezusem, oddać Mu swojego życia, zestawiać swojego życia z prawdą Bożego Słowa i wiecznie być w tym samym miejscu. Jeśli tak jest, świadczy to o tym, że nie dałeś Mu uwagi, nie dałeś Mu uwagi, nie skupiłeś się odpowiednio. Lecisz na jałowym biegu, wiele robisz, wiele działasz. A Jezus, będąc w tobie, chce coraz bardziej dotykać różnych elementów i je zawłaszczać. Rozumiesz? On chce je zawłaszczać. Żyjesz dla siebie jeszcze? Żyjesz jakimś komfortem? Maria nie podeszła powierzchownie do Jezusa. Ona w zasadzie proroczo to po prostu podejść do tego. Ona rozpoznała Go. Ona Go rozpoznała, ona nie podeszła powierzchownie. I teraz takie na przykład proste rzeczy. Mamy wylane, powiedzmy, kubły namaszczenia w kościele, nie? Co z tym robimy? W jaki sposób do tego podchodzimy? Dajemy temu uwagę? Stawiamy to w centrum? Wykorzystujemy to na maksa? To jest od Boga. To Bóg to daje. Bóg to daje. On to daje do konkretnych rzeczy. Nie po to, żebyśmy się bawili, ale po to, żebyśmy byli jacy efektywni w służbie. I jak powiedziałam wcześniej, kiedy będziesz dawał Bogu uwagę, to rzeczy w twoim życiu będą się zmieniały i wzrostu niestety nikt ci nie odbierze. Posłuchajcie, proste rzeczy. Jeśli masz rozbrykane ciało, szalejący umysł, to jest to czas na to, żeby się wyciszyć. Ale grupa domowa, ewangelizacja, coś tam jeszcze. Kochani, posłuchajcie. Jeśli nie macie czasu na modlitwę, na czytanie słowa, to chcę wam powiedzieć z miejsca odpowiedzialności. Nie macie czasu na służbę. Jeśli nie macie czasu na to, aby się modlić, na to, aby być u stóp Jezusa, na to, aby głęboko kopać, to nie macie czasu na służbę. Bycie w ruchu przebudzeniowym, bycie w ruchu apostolskim to jest bardzo duża odpowiedzialność. Jeśli się nazwałeś i stałeś się dostępny dla ludzi, to masz prezentować te atrybuty, o których powiedziałeś, że je masz. Masz to prezentować. Jak powiedziałeś, że jesteś z przodu, wiesz, to jesteś z przodu. Co to był za film, który oglądaliśmy o tym takim piesku fajnym? Jak? Togo. Kurczę, lider. Lider. Prawdziwy lider. Jak ktoś z was nie oglądał tego filmu, to po prostu go obejrzyjcie. Obejrzyjcie ten film. Mocny film. O liderze, o kimś, kto jest z przodu, kto się jakoś powiedział coś w ogóle o sobie. Za tym idą konkretne rzeczy. Za tym idą konkretne rzeczy. Więc jeśli masz rozbrykane ciało, rozbrykany umysł, wojnę w głowie, cyrk w ogóle gdziekolwiek, to jest to czas, aby się wyciszyć. Nie bój się, że coś stracisz. W ogóle się tego nie bój. Nie obawiaj się. To mi ucieknie, tego nie dopilnuję, tego nie zrobię. To jest nieprawda. Zrobisz i zrobisz efektywnie. Zrobisz i zrobisz efektywnie. Tylko nie możesz się bać. Wypadnę z gry? Muszę biec. Biegnij do stóp Jezusa. Ale ja muszę biec. Biegnij do stóp Jezusa.
Tam jest Twoje zaopatrzenie, tam jest Twoja siła. Tam jest Twoje zaopatrzenie i tam jest Twoja siła. Nie w działactwo. Nie, Doman, słuchaj. Nie w działactwo. Do stóp Jezusa, do kranu, do źródła, do paliwa rakietowego. Do paliwa rakietowego. Gadam ostatnio z takim człowiekiem, on do mnie mówi: ej, wiesz, pomódź się o skupienie w moim życiu. I tak stoi przede mną. Pomódź się o skupienie, chcę być skupiony. Skupiony chcę być. Ja mówię, dobra, a co tam w ogóle doświadczasz? A wiesz, taki mam chaos w ogóle w głowie. Od rana wstaję w ogóle, nie wiem, w jakim kierunku mam iść. Ja mówię, opowiedz mi troszkę o swoim życiu. Ale ty prorok jesteś. Ja mówię, ja jestem prorok, a nie wróżka. A nie jestem wróżka. Ja ci w ogóle głupot mogę takich naopowiadać, bo ja umiem. Wiesz, o co chodzi? Tylko pytanie, czy ty chcesz w ogóle mojej usługi, czy chcesz, żebym ci głupot naopowiadała? No dobra, wiesz, słuchaj, mówi, wstaję od rana, w ogóle włączam muzykę, wiesz, tutaj, mówi, słuchawki zakładam na ucho, siłownia, słuchawki, mówi, w samochodzie, słuchawki. Cały czas muzyka leci, w ogóle, wiesz, mówi, kurna, potem po prostu, wiesz. Ja wiem, a potem co? A potem gram w gry. Ja mówię, sam Pan Jezus by chyba nie ogarnął tego. Zwariowałby. Jak można tak funkcjonować? Od rana, odrodzenia boskiej krwi, zaistniały chrześcijańskie dni. Daj spokój. Zostaw to na niedzielę. Spokój się. Wycisz się u stóp Jezusa. A ty nie słuchasz uwielbienia? Ja wie, ja tworzę uwielbienie. Ja nie słucham uwielbienia. O, w ogóle. No, uwielbienia mam słuchać? W jakim celu? Mam uwielbiać siebie za to, co śpiewałam w zeszłym tygodniu? Bez sens. Więc jeśli nie wyciszamy się, jeśli nie bierzemy konkretnych narzędzi do ręki i się nie wyciszamy, to jest po prostu, słuchajcie, no dramat. Normalny dramat. Jeśli jest w tobie, czyli w twoim domu, dwa szalejące światy, dwie szalejące wizje, to jest to czas, żeby się wyciszyć. Jest to czas, żeby się wyciszyć, żeby niepotrzebne rzeczy odpadły. Wtedy, kiedy dasz Bogu uwagę, wtedy, kiedy dasz Bogu skupienie. Posłuchajcie, nie trenowanie tego, jak gdyby powoduje to, że są dramaty, ale i zaczęcie też tego powoduje, że jest konkretna opresja. Jest konkretna opresja. W zasadzie, kiedy się w ogóle nie wyciszasz, kiedy nie kontemplujesz, kiedy się nie modlisz jakkolwiek, nie rozmawiasz z Bogiem, nie wyciszasz się przy słowie, w ogóle wiesz, o co chodzi? To w zasadzie zaczęcie praktykowania w ogóle tego, to jest w ogóle niezła opresja. Ponieważ wszystko zaczyna nagle do ciebie krzyczeć. Kiedy się zaczynasz wyciszać, to wszystko do ciebie zaczyna krzyczeć. I kiedyś z kimś rozmawiam, ktoś do mnie mówi, słuchaj, pojechałem na komorę. Ale miałem jazdę. Ja wie, jaką? Po prostu, mówi, ja nie miałem w co rąk włożyć. Nie wiedziałem, mówi, tu chciałem, tutaj, mówi, nie mam internetu, tu nie odpalę, tego nie zrobię w ogóle, czas na wyciszenie, a tutaj się okazuje, że wszystko we mnie. Ja wie, widzisz, trening, ale trening czyni mistrza. Nie bądź jak Marta. Marta zaprosiła Jezusa, jak wielu chrześcijan. Jak wielu ludzi w kościele zaprosili Jezusa, ale nigdy nie dali mu należytej uwagi. Więc kiedy twój dom tak naprawdę jest rozproszony, rozbity, niestabilny, pomimo że jest w nim Jezus, świadczy to o tym, że nie dałeś mu należytej uwagi. Nie dałeś jemu tej cząstki, którą dała Maria. Latasz, kręcisz się koło jakiejś posługi. Dwa dni w kościele, trzy miesiące w kościele, już jesteś w służbie, już jesteś apostoł, już jesteś to. Rozumiecie? Szok. Szok. I potem takie jechanie na tak zwanym jałowym biegu. Ty mów gaz, a on zgas. Ty mów gaz, a on zgas. To nie są w ogóle, to nie są rzeczy, to nie jest w ogóle produkt Boży. Człowiek w służbie na jałowym biegu. To jest czas na wyciszenie. To jest czas na to, żeby być u stóp Jezusa i żeby był konkretny przepływ życia. Żeby był przepływ życia.
Bóg mówi, wiemy z fundamentalnych nauczeń, że Bóg mówi i w ogóle nie ma problemu z tym, że Bóg nie mówi. Pytanie, czy Go słyszysz? Pytanie, czy Go słyszysz? Kochani, najcenniejsze rzeczy są głęboko. Ja to się często śmieję, bo zobaczcie, wiecie, że żeby dosięgnąć głębszych rzeczy, żeby zajrzeć w ogóle głęboko, popatrzcie, jakie musimy środowisko zrobić na uwielbieniu. Wiecie, o co chodzi? Trzeba spalić się, trzeba dać ofiarę. Jak dajemy ofiarę, to możemy widzieć rzeczy co? Większe, głębsze, konkretne problemy. Wiesz, o co chodzi? Konkretne problemy, a nie po 15 minutach uwielbienia, ja już tam widzę, ja już jestem w duchu takim. Ja tak nie mam. Ile Heger miał wizji w ciągu swojego życia? 8. Kenneth Heger miał 8 wizji. A dzisiaj mają ludzie tylko wizje. Tylko wizje. I co za tym idzie? Co z tego jest? Norbert mi wczoraj właśnie przysłał to zdjęcie, o którym powiedział Artur. Z 13 takim letnim, wiecie, jak gdyby przestrzałem. Pierwsze zdjęcie, jak zaczęliśmy prowadzić kościół w Szczypiornie. Stoję ja, trzymam mikrofon i stoi Wojtek, już nie pamiętam, jak on się nazywał, z gitarą. Ten sam, jeszcze nogę miał, ten sam obraz, rzutnik, jakiś tam po prostu ekran. To samo i to samo zdjęcie zostało wczoraj uchwycone w Płocku. Identyczne, tylko po 13 latach. Wiesz, kolejny kościół, jakie wszystko ma swój początek? Gdzie? U stóp Jezusa. Zanim wzięliśmy się za założenie kościoła w Płocku, przez rok systematycznie ewangelizowaliśmy. Rozumiecie? Przez rok głosiliśmy Ewangelię. Powiem wam coś jeszcze, nie używając tylko i wyłącznie imienia i nazwiska. Dostałam informację wczoraj po nabożeństwie od pewnego pastora, który chce się ze mną spotkać. I wiecie, o co chodzi? I w ogóle zaczynam sobie pewne, jak gdyby, pewne klocuszki zbierać do kupy. Kiedy była ostatnia konferencja, podeszła do mnie dziewczyna, która nie jest przeduchowiona i w zasadzie nie widzi wszędzie jakichś tam obrazów. Podeszła do mnie, trzęsła się i powiedziała do mnie coś takiego. Wiesz co, mówi, nie wiem, mówi, mam takie przekonanie, żebym ci powiedziała, że tą nową rzecz, którą zaczynasz, ona nic nie wiedziała. Nic. Nie mogła nic wiedzieć. Tą nową rzecz, którą zaczynasz, pamiętaj, żebyś się na niej nie zatrzymała. Masz przejść jak taran i iść dalej. I to są dla mnie konkretne informacje. Ale trzeba mieć wyciszoną głowę, żeby umieć w ogóle pewne klocki, pewne słowa, pewne w ogóle informacje łączyć i mieć z nich konkretne obrazy. Wyciszenie przed Jezusem, wyciszenie u Jego stóp, wybranie i usadowienie się u Jego nóg. Wiecie, religia zawsze będzie mówiła to, że wiesz tam, usadów się dobrze w kościele. Miej dobrą pozycję w kościele. Siedź po prawicy albo po lewicy. Idź tam, zapytaj pastora. To jest ważne usadowienie, ale jeszcze większe i ważniejsze usadowienie jest usadowienie u stóp Jezusa. Kiedy będziesz siedział u Jego stóp, ty będziesz wiedział, kim jesteś. Będziesz wiedział, kim jesteś. A więc pomimo to, że mieszka w tobie Jezus, jeśli doświadczasz rozproszenia, zamętu i tak dalej, to jest taka opcja, że po prostu nie dajesz mu uwagi. Wojna w umyśle. Czy to jest problem? Czy to są w ogóle problemy, że jest cyrk w ogóle w głowie, że jest w ogóle wojna w umyśle? Nie. To nie są w ogóle problemy, ponieważ Bóg dał nam konkretne narzędzia. Bóg dał nam konkretne narzędzia, żebyśmy nimi władali, tak? I to nie są w ogóle problemy, tylko należy się wyciszać. Należy się wyciszać. Cyrk masz w umyśle? Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Pomyśl. Cyrk w głowie? Zatrzymaj się. Wyczyść głowę. Oczyść po prostu ją. Po prostu ją oczyść. Tak jak oczyszczamy sobie jelita błonnikiem, tak w ogóle przez
pewnego rodzaju podjęcie decyzji przez to, że będziesz się wyciszał, oczyścisz sobie głowę. I będziesz wiedział, ile informacji tak naprawdę to w ogóle, które napływały do ciebie, to w ogóle nie był Bóg. To w ogóle nie był Bóg. To były wymysły, pieprzenie kotka za pomocą młotka, prorokowanie pod potrzeby i tak dalej, i tak dalej. To nie był Bóg. Ale wycisz swoją głowę, uspokój swój umysł, zapanuj nad swoim rozbrykanym ciałem. Zrób to w końcu. Wybierz tą cząstkę, którą wybrała Maria. Porzuć dzisiaj, tylko nie módl się taką religijną modlitwą. Ja nie chcę być jak Marta. Ty po prostu patrz, jak Marta żyła. Marta zaprosiła Jezusa do domu i nie dała mu należytej uwagi. Nie dała mu należytej uwagi. Stąd nie było konkretnego w ogóle przepływu życia. Przełom wzięła Maria, a Marta dalej była rozbrykana. Marta się kręciła i pretensje miała. Panie, widzisz, co ona robi? Co ona se może myślała? Może ona jest leniwa, nic nie robiąca. Tu jest tyle potrzeb, tu jest tyle rzeczy, a Marta siedzi u stóp. Ja jestem spocona, ja już nie mogę, ja już mam mokro w gaciach, ja mam mokre nogi. Tyle robię, tyle działam, a Marta jest ciągle sucha. Ona nie jest spocona, siedzi u twoich stóp. Ale co tam jest napisane? Ona wybrała tą cząstkę, która nigdy nie będzie jej odebrana. Nigdy nie będzie jej odebrana. Wybierz to dzisiaj. Wybierz w ogóle, wiecie, przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela to jest decyzja na wieki, że On będzie w centrum. Że On będzie w centrum. Więc w zasadzie popatrz. Jeśli nie dałeś tej odpowiedniej cząstki, zrób to dzisiaj sam. Zrób to. Ja w ogóle uważam, że ta informacja to jest bardzo zero-jedynkowa. Pewne wypowiedzi Jezusa są zero-jedynkowe, tak jak na przykład to, że musicie się na nowo narodzić. I tak samo i tu. Ta informacja, w ogóle wyciągajmy z Biblii tego rodzaju rzeczy. To jest bardzo zero-jedynkowa w ogóle rzecz. Danie uwagi. Ale ty nie wiesz, ile ja mam roboty. A powiedzieć ci, ile ja mam roboty? Powiedzieć ci o tym, jaką miałam opresję, jeśli mamy wykształcenie podstawowe, jaką miałam opresję, że nie wyedukuję Sary, a Sara zdaje cały czas z czerwonym paskiem. Dlaczego? Bo siedzimy u stóp Jezusa, dajemy Bogu odpowiednią część, dajemy Mu w ogóle uwagę. Rozumiecie? I możemy w ogóle czerpać z dobrodziejstwa, które jest w Kościele. Pomoc jest w Kościele. Daj Bogu dzisiaj uwagę. Nie bądź w tym zamęcie. Nie bądź w tym chaosie. Jednocześnie jem i kupę robię. Słucham i coś piszę. Nie. Odetnij się od pewnych rzeczy. Zobaczysz, ile odejdzie od ciebie tak zwanych lękowych modlitw. Lękowe modlitwy. Modlitwy lękowe. Czemu to robisz cały czas? Po co? Kiedy jesteśmy dziećmi, to tak naprawdę z tą uwagą jest tak, że to my potrzebujemy tej uwagi i nie ma nic złego. Wiecie, głosiłam o tym, że kiedy jest dziecko dzieckiem, to w zasadzie chce być cały czas w centrum. Mama, spódnica w ogóle i tak dalej. Panie Jezu, Twoje oczy skierowane w ogóle na mnie. Ty bardziej przy moich nóżkach, pomóż mi tutaj i tak dalej. Ale kiedy dorastamy, kiedy jesteśmy w miejscu, że zażegnaliśmy pewnego rodzaju dziecinność, dziecinne w ogóle bujanie się, tak? Modlimy się o rzeczy wielkie. Chcemy w ogóle, aby słowa, które wypowiadamy nad naszym ruchem, miały się w ogóle, żeby one się realizowały, tak? To trzeba dać Bogu uwagę. To trzeba dać Jezusowi uwagę. Będziesz słyszał konkretne rzeczy do swojego życia, kiedy będziesz dawał Bogu uwagę. W ogóle nie bójcie się tego. Po prostu się tego nie bójcie. Nie bój się, że coś ci ucieknie. Nie bój się, że będziesz nieefektywny na ewangelizacji. Będziesz. Będziesz zapalony.
Kiedy będziesz spędzał czas u stóp Jezusa, zobaczysz, co się będzie w tobie pojawiało. Zobaczysz tą potęgę, zobaczysz ten potencjał. W zasadzie w ogóle cały czas będą w ogóle płynęły z ciebie rzeczy. Mądrość będzie z ciebie wychodziła. Odetnij dzisiaj od siebie różnego rodzaju głosy, różnego rodzaju czynności, które tak naprawdę, ja nie mówię, żeby z nich zrezygnować. Nie idźcie w tym kierunku, że rezygnuję teraz z pracy, bo muszę dać Bogu uwagę. Tak? Absolutnie nie o tym mówię. Nie o tym mówię. Ale odpowiednie spędzanie czasu u stóp Jezusa. Nie lecimy siłą rozpędu. Siła rozpędu to nasz wróg. To wróg, bo się załaduje religia. Wiecie? I wiecie, czym będzie poparta? Duchową arogancją. Najgorsza rzecz, jaka tylko może być. Religia podparta duchową arogancją. A co ty? Ja jestem z ruchu wiary. Jest ten taki tekst, nie? Ludzie z ruchu wiary siedzą w piekle i wyznają, że ich tam nie ma. Nie ma nas tutaj. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad tym obrazem. Nie widzimy ciebie, diable. Wiecie, o co chodzi? Kosmos. Po prostu kosmos. Co pokazała nam postawa Marii? Że Jezus jest całym jej światem. A dzisiaj, kochani, jak mamy? Czy Jezus jest całym naszym światem? Czy po prostu Jezus to jest taki dodatek? Dobre wakacje. Czy Jezus jest dodatkiem? Czy Jezus jest całym światem? On ma być całym światem. Wiecie, że wszystko się rozbija o miłość? O miłość. Wszystko się rozbija o miłość. Możemy dużo mówić, ale wszystko się rozbije o miłość. Kiedy kochasz, dajesz uwagę. Ale jest wiele obłudy. Jesteś moim przyjacielem. Ja wyproszę, nie żużluj. Nie żużluj. Gdybym do ciebie w niedzielę nie podeszła, to nawet byś w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi. Ja nie mówię tutaj o tym, że mamy się wszyscy przyjaźnić, nie o tym mówię, ale walę w religijne teksty. Przyjacielem jesteś moim. Ani ty moim, ani ja twoim. Wszystko się rozbija o miłość, o uwagę. I pewne właśnie wypowiedzi Jezusa są bardzo zero-jedynkowe. Chcesz wzrostu? Powiedz, czy chcesz wzrostu. Chcemy wzrostu. Nie pochwyciliśmy. Potrzebujemy wzrastać. Potrzebujemy wzrastać. Królestwo Boże to progres. Z wiary w wiarę. Z chwały w chwałę. I z mocy w moc. To jest, kochani, progres. Progres. Jeśli chcesz wzrostu, to pamiętaj o tym, że Chrystus w centrum, czyli danie Mu uwagi, tak, aby był odpowiedni przepływ życia. W zasadzie, jeśli nie dajemy Mu uwagi, tak, odpowiedniej, to nie ma przepływu życia. To jest tak samo jak z głoszeniem Ewangelii i Nowym Narodzeniem. O tym głosiłam wczoraj w Płocku. Jeśli nie głosimy prawdziwej Ewangelii, to nie dochodzi do spotkania. Jeśli nie głosimy prawdziwej Ewangelii, to drzwi ducha ludzi nie są otwarte i nie są na wieki zamknięte. Taka jest prawda Ewangelii. Dzisiaj w wielu przypadkach głosi się tak zwaną Ewangelię uświęcenia. A Ewangelia jest taka. Czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Czy wierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych? I czy uznałeś Jezusa swoim Panem? I to są personalne pytania Boga do człowieka. Przyjmuje się Jezusa, jak gdyby jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. Jezus do ciebie w ogóle wchodzi przez Ducha Świętego. Rozumiesz, wchodzi i od środka zamyka klamkę. I to się nazywa nowe narodzenie. A wielu ludzi nie głosi prawdziwej Ewangelii, stąd nie ma prawdziwego spotkania. Wielu ludzi przyjęło Jezusa do swojego domu, ale nigdy nie dali Mu właściwej uwagi. A więc czego nie ma? Nigdy nie nastąpił prawdziwy przepływ życia. Nigdy. Nigdy nie nastąpił prawdziwy przepływ życia. Stąd tyle tego sieroctwa.
tego sieroctwa, tego zdemonizowania, braku pewności, chwiejności. Rozumiecie? Wampirki takie emocjonalne. Pochyl się nad moim problemem, pochyl się, ale możesz dzisiaj zakończyć pewien proceder. Możesz dzisiaj zdecydować, że nie będziesz jak Marta, że nie będziesz rozproszony, że nie będziesz tak latał jak poparzony z kunta w kunt, z kunta w kunt. Wiecie, kiedy były spotkania przebudzeniowe, to się pilnowało takich rzeczy, żeby wszyscy z nosem siedzieli w słowie. Z nosem siedzieli w ogóle w słowie. Tam nie było prawa w ogóle takiego rozproszenia, w ogóle, że się chodzi, w ogóle obiady się podgrzewa. My w pewnym stopniu dzisiaj, kochani, tak jest, przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy. Przyzwyczailiśmy się. I to się tyczy nas wszystkich. Rozumiecie? Wczoraj, jak mieliśmy to spotkanie w ogóle w Płocku, to w ogóle takie coś nowego. Jak gdyby takie... Aż ci ludziki tak w ogóle pragnęły. Wiecie, o co chodzi? Siedziała w ogóle dziewczyna. My mamy po prostu normalne uwielbienie. Klasyczne. Skoncentrowanie w ogóle na Jezusie. Człowiek zaczyna płakać. Nikt mu jeszcze Ewangelii nie głosił. Dziewczyna zaczyna płakać, przyprowadzamy ją do Jezusa. Przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy. Dlatego powiedziałam dzisiaj na uwielbieniu, że te rzeczy wielkie to jest powrót do rzeczy małych. Aby być wysoko, trzeba zejść w dół. Aby być wysoko, trzeba zejść w dół. Droga wzwyż to droga w dół. Droga tam to droga tu. Gdzie? U stóp Jezusa. A On mnie podepcze. Yes. Nie podepczę cię. Masz lidera? U stóp lidera. Masz mentora? U stóp mentora. Masz konkretne nauczanie? U stóp tego nauczania. To jest u stóp Jezusa. Nie odbierajmy tego w sposób religijny, że teraz, wiecie, wymyślimy sobie jakiś obraz Boga. Bóg dzisiaj do mnie przyszedł, różę mi przyniósł. Ha, 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 ha. Dał mi róże, dał mi kwiatka, a jutro powiedział, że da mi bratka. Co to jest w ogóle? To jest jakieś w ogóle, to jest dziecinata. To jest bzdura i to jest dziecinata. Siedzenie u stóp Jezusa to jest obranie sobie mistrza. To jest obranie mistrza, to jest centralizacja Chrystusa, to jest usadowienie się. Jeśli masz problem z siedzeniem, przyklej sobie tą smołę do tyłka. Wstanę, bo w ogóle, kurczę, nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować. Już wstaję, już to, już coś tam dzwoni. Uj, skarpetka wypadła w ogóle z pralki. Wiecie, ja na przykład tak zaczynałam kiedyś ćwiczyć. Myślałam, że pewne ćwiczenia będę na przykład mogła wykonać sobie w domu. Ale w ogóle mówię, nie, to jest w ogóle temat nie do przejścia. Ja miałam tyle rozpraszaczy. W ogóle mówię, a tutaj teraz użyłam małe hantelki, tutaj mata, tutaj jakieś tam w ogóle gumy i tak dalej. I wiecie, to było takie bardzo lajtowe. Bardzo takie, ho, ho, a teraz pójdę do pralki. Wstawiłam sobie pranko. Znowu coś tam, nie spociłam się w ogóle, kalorii w ogóle nie spaliłam. Wiecie, co chodzi? Ale trening jest zrobiony. Jest w ogóle odhaczony, jest odmalowany, piątek w ogóle i tak dalej. Trening jest zrobiony. Nie, to nie był trening. I tak wielokrotnie wygląda skupienie ludzi w kościele. O, jestem skupiony, tutaj właśnie słucham, tutaj. A potem wieczorem. Co tam w internecie, co tam na Facebooku, co tam gdzieś tam jeszcze. Wycisz się do stóp Jezusa. Czyli Chrystus w centrum, czyli danie Mu odpowiedniej uwagi, aby był odpowiedni przepływ życia. Skupianie umysłu na konkretnych prawdach Bożych. Skupiaj się na konkretnych prawdach Bożych. Wyznawaj je do bólu. Do bólu je wyznawaj. Wiecie, dzisiaj w zasadzie, kiedy się głosi fundamentalne rzeczy, to ludzie są, wiecie jacy? Znudzeni. Znudzeni. Nie chcą tego słuchać. A to jest budulec. Czyli pozycjonuj się wobec Chrystusa. Pozycjonuj się wobec konkretnych w ogóle prawd Bożych. Wielu ludzi pozycjonuje się tak naprawdę wobec problemu. Jest jakiś problem i teraz problem. Problemy są,
były i będą. Nie mówię o tym, że idziemy w kierunku chowania główki w piasek, że właśnie tak jak ci ludzie z ruchu wiary w tym dowcipie, że wyznają, że ich w tym piekle nie ma. Czyli nie mówimy, nie mam problemu, nie mam problemu, nie mam problemu. Jeśli masz realne problemy, jeśli masz realne rany, tak, to trzeba się pozycjonować, ale nie w taki sposób, że twoje problemy zagospodarowały cały twój czas, że twoje problemy zagospodarowały całą przestrzeń w twoim umyśle. To nie tak. Prawdy Boże mają, że tak powiem, tam być. Tam mają być prawdy Boże, a nie problemy. Dobre są rzeczy, a chcę wam pokazać jeszcze rzecz bardziej taką doskonalszą. Więc kiedy przestrzeń twojego umysłu nie zajmuje problem, tylko rozwiązanie, to w ogóle zaczynasz doświadczać w ogóle sukcesu. Wiecie, my śpiewamy piosenkę, to ty otworzyłeś drzwi więzień. W ogóle my mamy tego doświadczać. My mamy doświadczać tych rzeczy. To Jezus otworzył drzwi więzień. To nie ma się stać nasza religijna, zespołowa piosenka. Wiecie, że ludzie nam się przyglądają. Ja wczoraj w Płocku zauważyłam pewną rzecz. Te 8 osób, które były nowymi osobami, one nam się bardzo przyglądały. Bardzo nam się przyglądały. One patrzyły, czy to, co my mówimy, to w zasadzie my to robimy, czy my tak żyjemy. Pewne rzeczy są na ciele wymalowane. Ludzie nam się przyglądają. Ludzie nam się przyglądają. Jezus przyszedł, aby uratować, zbawić, otworzył drzwi więzień. Więc bycie u Jego stóp to przypływ mocy, siły, energii i rozwiązania. Bycie u Jego stóp to jest przypływ mocy, siły, energii i rozwiązania. Jeśli masz od lat te same problemy, to jesteś jak Marta. Zaprosiłeś Jezusa do swojego domu, ale nigdy nie dałeś Mu uwagi. Nie zająłeś odpowiedniej pozycji. Nie usadowiłeś się jak należy. Biegasz, skaczesz, krzyczysz. Problem za problemem. A Jezus jest. On jest. Ale potrzebuje uwagi. Centralizacja, kochani. Bo inaczej będziemy uciekać w religię, enigmę i dobroczynność. No tak, no Boże. Ale religia, enigma i dobroczynność. Mocne, nie? To w ogóle to takie są następstwa. Wiele rzeczy jest tak naprawdę przewidywalnych. Przewidywalnych. Wiecie, kiedy Arturowi został anulowany pewien dług, dosyć duży dług. Akurat wydarzyło się tak, że piorun uderzył, w co to ten piorun uderzył? W serwer. I zniknął Artur jako dłużnik. Wiecie, bo wiele osób na przestrzeni naszej służby i lat, kiedy usługujemy, pytało mnie, o co robiliście? Siedzieliśmy u stóp Jezusa. Szukaliśmy Boga samego. Boga samego szukaliśmy. A powiedz mi, jest tam jakieś kazanie, jak anulować długi? Jest. Wiecie, że to się dzisiaj dzieje. Jest jakieś tam kazanie, jak wyjść z długów? Ja mówię, no jest. Na podstawie tego słowa, że jest miłosierny rok Pana. A ja to ogłaszam już 4 lata i mi nie anulowali. Ja mówię, nie wiem, no nie siedzisz u stóp Jezusa, w ogóle nie ma odpowiedniego w ogóle przepływu życia. No niestety. No niestety. Chcemy proroczej usługi? No to.
Co mówi dziś Bóg do zboru? Do stóp Jezusa. Centralizacja, usadowienie się. Ale ja się czuję, jakbym miał w dupie robaki. To weź tabletkę na owsiki. Weź tabletkę na owsiki i siedź. Siedź! Ile? Nie wiem! Siedź, aż usłyszysz! Ale ja wykonałem taki sam schemat jak wy i to nie zadziałało. Ja mówię, bo to do nas Bóg powiedział. W zasadzie wiecie, głoszenia, tak? To są głoszenia na podstawie przeżyć. Przeżyć. Tego ci nikt nie odbierze. Żeby teraz milion osób przede mną stanęło i coś powiedziało a propos mojego przeżycia, mojego doświadczenia, ukształtowania mojego życia, powiem, mnie to nie obchodzi. Ja to mam. Wiesz, o co chodzi? Ja to mam. Wzrostu mi nikt nie odbierze. Słowa Boga, które są wypowiadane do twojego życia, one nie mogą być dezaktualizowane. Słowa ludzkie nic nie ważą. Ludzki ogień nic nie waży, ale światło Boże jest potężne. Ludzki ogień nic nie znaczy. Gasi się go tak. Tfu. Tak się gasi ludzki ogień. Ale Boże światło przenika tak. Rozumiecie, że jest moc, że jest konkretny w ogóle przepływ życia. Do stóp Jezusa. Do stóp Jezusa. Co ja tam będę robił? Nie wiem. Nogi mu umyj. Szaka tarabase, ulara dajasa katarabasa, szama katarabaseta laraba, ura larabase karabashita, enemakara namasante lerenemese. Odetnij dzisiaj latanie jak poparzony. Odetnij to. Odetnij. Odetnij to. A usłyszysz właściwe rzeczy. A usłyszysz to, co Bóg do ciebie mówi. Bo wiecie, że On mówi cicho, 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 ale przez ten pioruński grzmot odrezania boskiej krwi przemijały chrześcijańskie dni. Rozumiecie? Od rana Bóg się tam nie ma jak dostać. On nie ma jak powiedzieć. Ty nie słyszysz tego szeptu. Rozumiecie? Nie słyszysz tego, bo jesteś po prostu zawalony. Zawalony. Jak takie pszczoły. Rozumiecie? Więc szukamy Boga samego. Centralizacja u stóp Jezusa. Kiedy Bóg wyzwala swoje słowo nad tobą, to jest to wymiar wieczny. I tak jak powiedziałem wcześniej, żaden człowiek nie jest w stanie odwołać tych słów. To jest jak z nowym narodzeniem. Tak jak człowiek się rodzi fizycznie raz, tak samo i człowiek rodzi się raz na nowo. Jesteś zapisany w Księdze Żywota, Bóg w ogóle wszedł od środka, zamknął w ogóle drzwi i już nic tego nie może zmienić. I kiedy siedzisz u stóp Jezusa, kiedy jest odpowiedni przepływ życia, to słyszysz w ogóle z serca do serca. Wtedy jest odpowiednia energia, odpowiedni przepływ życia. Dajesz temu uwagę, obmadlasz to, ustanawiasz to. To jest twoje, jesteś tego pewien, jesteś tego pewien, jesteś tego pewien. Wiecie, kilka dni temu miałam coś takiego, że przyszedł do mnie diabeł i mi tam coś szepnął na ucho. Chciał mnie podważyć. Odczułam w ogóle jakąś demoniczną zajawkę i przypomniałam sobie słowa Boga do mojego życia. Słowa Boga a propos mnie, a propos mojej służby. I Bóg do mnie powiedział, nikt nie może dezaktualizować słów, które ja wypowiedziałem do twojego życia. Choćby stanęło 500 proroków Bala, rób swoje. Rób swoje. Rozumiecie? Sama się stawiam do pionu, sama się podnoszę. Do stóp Jezusa. Centralizacja, odpowiednie ustawianie się wobec prawd Bożych. Słowo Boga ma wymiar wieczny. Wiecie, w zasadzie dzisiaj w ogóle wiele rzeczy nic nie waży. Wziąłem sobie żonę, tak? Wziąłem sobie żonę, a potem wstaję. O, no to nie jest ta od Pana. To nie jest ta od Pana. Coś wam w ogóle teraz powiem, ponieważ mieliśmy dwa nabożeństwa na dworze i ja w zasadzie tego nie powiedziałam, bo nie chciałam słowa do kościoła mówić na ulicy.
ale w ostatnim czasie włączyłam sobie kilka ślubów u nas w kościele. Ja się tak popłakałam, jak bóbr. Ja zobaczyłam błysk tych ludzi w oczach, sposób, w jaki oni na siebie patrzyli. W ogóle mówię, kurczę, ona ci zaufała. Ona ci powierzyła swoje życie. Ona przyszła do ciebie, ta niewiasta, klęknęła w ogóle przed twoimi w ogóle nogami i powiedziała do ciebie w ogóle, zadbaj o moje życie. Rozumiesz? A potem są takie przypadki, że człowiek nie siedząc u stóp Jezusa zaczyna patrzeć w zupełnie innym kierunku. I co się dzieje? To nie ona! To nie ona! A ona była, jak tutaj brykałeś z nią, to była ona. Nie mówię o tym, że jak trzeba się rozwieść, to się trzeba rozwieść. Ale w wielu przypadkach dzieje się tak, że ludzie zaczynają patrzeć nie tam, gdzie trzeba. Nie ma wyciszenia, nie ma centralizacji, nie ma w ogóle pionowania swojego życia względem prawd Bożych, tylko jest głupota. W najważniejszym mój czubek nosa. I ja jestem pępkiem świata. Ma. Człowieku. Popłakałam się i w ogóle wiedziałam, że jest to mega istotne, że jest to mega ważne. Ona ci zaufała. Ten błysk, który miała w oku, to spojrzenie. Wtedy zrozumiała, że jesteś całym jej światem. Zrozumiała, że w ogóle przyszedłeś od Boga. Że z ciebie jest wzięta. Było ci źle. Nie chciałeś być sam. Pomodliłeś się i wyjął z niego dał ci ją, z ciebie wyjął i ci ją dał. A ona mnie teraz uwiera. Uwiera mnie. Co cię uwiera? Może jakiś komfort? Dzisiaj takie wszystko lekkie, nie? Kiedyś ojciec coś znaczył. Szedł ojciec, to szedł ojciec. A dzisiaj? Co dzisiaj ojciec znaczy? Ojciec? Co dzisiaj wielokrotnie znaczy pastor w kościele? Nic! Nic. Nic. Ufam ci. Tyle ufasz. Ważne jest to, co dla mnie mówisz. Gdyby było ważne, to, co ja wymodliłam przed Bogiem i ci przyniosłam do kościoła, to byś klęczał przed tym. Bo ja straciłam czas, siedziałam u stóp Jezusa, modliłam się, rozumiesz, aby przynieść słowo do kościoła. Centralizacja. Jezus w centrum. Wiecie, że Bóg z nas nigdy nie zrezygnuje? Bóg z nas nigdy nie zrezygnuje. To my się musimy podciągnąć do pewnego wymiaru. To ty i ja musimy się podciągać do pewnego wymiaru. Wiecie, ja w ogóle czuję ogromne takie w sobie przyspieszenie. Czasami mówię, Boże, ja się po prostu nie mogę wyrazić. Ja mam tego tak dużo, mówię, chyba pójdę jeszcze na kurs tańca. Tyle we mnie jest, bo Bóg chce cały czas dawać. Ale kiedy nie ma uwagi, to po co dawać? Żeby pewne słowa prorocze leżały rozpieprzone tam, rozumiecie, i żadnej z tego budowli? Nie taki zamysł Boga. Nie taki zamysł Boga. Zamysł Boga to progres. Zamysł Boga to progres. Dla jednostki, dla służby i dla wspólnoty. Progres. Po prostu progres. List do Efezjan 3:14-18. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość. I wiecie,
To chodzi o to, jaką my przestrzeń w ogóle dajemy Bogu. Jaką ty mu dajesz przestrzeń. To jest właśnie to, co powiedziałam na samym początku. Jezus w tobie, jeśli się nie rozrasta, wiecie o co chodzi? Jeśli on się nie rozrasta, jeśli ty nie pozycjonujesz się względem różnego rodzaju prawd bożych, to wiecie w ogóle, tak on z ciebie nie wyjdzie, on się z ciebie nie wycofa i tak dalej, ale nie dając mu uwagi, tak? Nie dajesz mu prawa do zawłaszczenia nad różnymi w ogóle elementami twojego życia. On chce położyć rękę na twój telewizor. Chce położyć rękę na twój portfel. Chce położyć rękę na komfort twój. Więcej przestrzeni. Więcej przestrzeni. Czyli to chodzi o to, jaką przestrzeń dajesz. Wiecie, to jest za mało, że wpuściłeś Jezusa do swojego domu. I to jest za mało, że o Nim gadasz. Dzisiaj wszyscy gadają o Bogu. Wszyscy dzisiaj gadają o Bogu. To jest za mało, że wpuściłeś Jego do domu, bo to nam pokazuje historia z Martą. To jest za mało, że Go wpuściłeś do domu. To jest za mało, że o Nim gadasz. Bo dzisiaj wszyscy gadają. Dzisiaj posłuchasz sobie internetu, wiesz o co chodzi, włączysz sobie nauczanie, w ogóle nauczysz się czegoś i też tak będziesz gadał. Pytanie, czy ty doświadczasz tego, o czym mówisz? Czy ten Jezus, który jest w tobie, najpierw zaopatruje ciebie? Czy on ciebie zaopatruje? Jezus, uzdrowiciel, uwolniciel, ciała odkupiciel. Jezus uwolniciel, uzdrowiciel, ciała odkupiciel. Dał nam życie. Czy doświadczasz tego? Jezus uzdrowiciel, odkupiciel. Doświadczasz tego? Zanim pójdziesz powiedzieć to ludziom, to musisz tego doświadczyć, ponieważ wzrostu ci nikt nie odbierze, a tam, gdzie wzrost, tam pewność. Ja widzę masę niepewnych ludzi. Niepewnych ludzi. Nawet w obrębie ewangelizacji, nawet w obrębie służby są niepewni, nie wiedzą. Jestem liderem. To prezentuj liderstwo. Pociągnij tak jak Togo, ten zaprzęg psów, bo jesteś lider. Do ciebie Bóg mówi, masz pociągnąć te psy. Ale one tam wiergają, bo nie rozpoznały lidera. Czują się niebezpiecznie. Niebezpiecznie się czują. Bo nie rozpoznały lidera, bo się po prostu nazwałeś. Zostałeś tam gdzieś postawiony. Usadowiłeś się. Usadów się najpierw u stóp Jezusa. Chaka raba seta la. O raba szaka tarabe. Stąd płynie życie, energia, moc, siła, pewność, determinacja. Rozumiecie? Ja w ogóle jak obejrzałam ten film, to w ogóle mówię, Boże jedyny, w ogóle nie wszystkich się... Nie po to Bóg ustanowił dary w Kościele. Nie po to jest liderstwo, żeby teraz wszyscy byli tacy sami, bo w zasadzie musielibyśmy uderzyć w tę prawdę. Rozumiecie? Musielibyśmy w to uderzyć, że w Kościele wszyscy apostołowie, to co my tu robimy na litość boską? Jeśli jest, no nie wiem, w ogóle jest jakiś lider ewangelizacji, czy lider tam czegoś, a mnie Bóg tutaj postawił na lidera. Jebał cię, prasnę zaraz to. Ja zobaczę, jak cię Bóg postawił na lidera. Otwórz swoje usta. Otwórz swoje usta, a ja zobaczę, co wyjdzie z twoich ust. Jaka siła, jaka energia. Więc Jezus nie może być przechodniem w twoim życiu. Tak jak został potraktowany przez Martę. Marta wpuściła Jezusa i nie dała mu nigdy uwagi w ogóle. Rozumiecie? A Maria wybrała tą odpowiednią cząstkę, która nigdy nie będzie jej odebrana. Chrystus we mnie nadzieja chwały. Chrystus we mnie nadzieja chwały. Chrystus we mnie wypycha rzeczy niepotrzebne. Chrystus we mnie ugruntowany.
Chrystus we mnie zakorzeniony, Chrystus we mnie umocniony, to jest siła, moc i potęga, to jest panowanie nad grzechem, to jest panowanie nad ciałem, to jest panowanie. Panowanie to jest jedna chodząca decyzja, to jest chodzący autorytet, to jest chodzący ambasador w mocy, pachnący, jak otwiera swoje usta, rozumiecie? To wszyscy milkną. Kiedyś Kenneth Hagin powiedział, pojechał do takiego zboru, a tam była taka, wiecie, produkcja proroków. Wszyscy prorokują, wszyscy prorocy. Kenneth Hagin wszedł, mówi, dlaczego nic nie mówicie? Oni tacy siedzieli, zesrani. Wiecie, o co chodzi? A on do nich powiedział, bo ja jestem prawdziwym prorokiem. Uderzył w pewnego rodzaju w ogóle iluzję. Rozumiecie? Ale z drugiej strony, jeśli jesteś, to centralizacja Jezusa w twoim życiu, siedzenie u Jego stóp spowoduje jedną ważną rzecz, że będzie konkretny przepływ życia i do twojego baku na miłość boską zostanie nalane takie paliwo, jakie jest odpowiednie, abyś zrealizował w ogóle rzecz, którą dostałeś od Boga. Tylko tam to dostaniesz. To jest twój Orlen. Chrystus we mnie, jaka moc do zakończenia wojen. Chrystus we mnie, moc do zmiany. Chrystus we mnie, moc do scalenia rozwalonego domu. Chrystus we mnie, jako moc, aby panować nad rozbrykanym ciałem, szalejącym umysłem. Moc do zakończenia zamętu, zamieszanie. Chrystus we mnie, a nie Chrystus w niebie. I to są nasze fundamentalne nauczania. Kogo dzisiaj atakuje diabeł? Kościół, czyli ciebie i mnie, nie Chrystusa, który jest w niebie. Dzisiaj diabeł przychodzi z zamętem do nas. Do nas. Choroby muszą odejść, bo pognałem na przykład myśli wątpiące. Moc do wyjścia z bycia ofiarą, i tak jak powiedziałam wcześniej, tym wampirkiem takim emocjonalnym w ogóle, wiesz, pochylcie się nade mną z łezką, nad moimi w ogóle problemami. Kiedy jest problem, to go załatwiamy. Raz, do końca, na maksa i do spodu. A nie lata. Jeśli lata, to jest jakiś problem. Jest jakiś problem. Jeśli lata, to jest jakiś problem. Nie dałeś uwagi Bogu, nie usadowiłeś się w ogóle u Jego stóp. Nie zrobiłeś w ogóle czegoś, co jest mega istotne. Nie w ogóle nie zespoliłeś swojego życia z prawdami Bożymi. Lekkie to jest po prostu dla ciebie. Wiecie, takie pytania należy zacząć sobie zadawać. Trzeba te pytania zacząć sobie zadawać. Mental ofiary odchodzi. Odchodzi mental ofiary, tego takiego właśnie, tego wampirka. Kup mi kawę. Nie kupię ci. Wkorzenieni, ugruntowani w prawdach Bożych, usadowieni u stóp Jezusa, dający tą dobrą cząstkę, to jest, kochanie, wzrost i zwycięstwo. Jeśli dzisiaj, powiedziałam już to na uwielbieniu, jeśli jesteś dzisiaj tak zajęty, że nie masz czasu na modlitwę, nie masz czasu na siedzenie u stóp Jezusa, nie masz czasu na to, aby w ogóle pozycjonować się wobec w ogóle prawd Bożych, to nie masz czasu na służbę, ponieważ Bóg nie wysyła nikogo do służby, żeby jechał na jałowym biegu. Rozumiecie? Nikogo Bóg nie wysyła, aby jechać na jałowym biegu. Masz być kulą mocy, kulą energii, kulą motywacji. Rozumiecie? Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Chrystus we mnie. Pamiętam na takim filmie, jak oglądaliśmy sobie i taki na sprawę wchodzi, już kiedyś wam o tym mówiłam, ale a propos tego, co głoszę, dobry przykład. Wchodzi na sprawę niepewny mecenas. I stary mecenas, który tam w ogóle nie mógł w tym czasie w ogóle być na sprawie, a on taki, wiecie, niepewny, w ogóle tam sobie idzie i tak dalej, nie, w ogóle nie jest pewien, nie? I on tak do niego podleciał i mówi, wyprostuj się w ogóle, wejdź tak. Wiecie, o co chodzi? To od razu w ogóle pokaże, że coś wiesz.
że jesteś w ogóle pewien, ale jeśli chodzi o nas, co za tym też idzie? Za tą postawą, nie tylko ta postawa, za tą postawą musi iść to, co wychodzi stąd. My chcielibyśmy, aby uświęcenie dotykało rzeczy zewnętrznych. Nie. Uświęcenie wychodzi ze środka. Bo to z serca wyłażą te rzeczy. Stamtąd. Zmiana tam się rozpoczyna. Tam. W środku. U stóp Jezusa. Więc jeśli nie masz na te rzeczy, które powiedziałam wcześniej, nie masz czasu na służbę, postaw na odpowiednie rzeczy. Wiecie, to jest mocne to, co ja mówię. Jeśli nie masz czasu na modlitwę, na siedzenie u stóp Jezusa, nie masz czasu na służbę. Nie masz czasu na branie konkretnych, kolejnych odpowiedzialności, bo to cię zabije. To cię zabije. Kiedyś pewna kobieta chciała się modlić o służbę międzynarodowej wstawienniczki. Ot tak sobie powiedziała, wychodząc od niej, ponieważ była zainspirowana jej modlitwą, jej służbą, zobaczyła piwnicę, zobaczyła w zasadzie całą oklejoną piwnicę w mapach, rozrysowane w ogóle modlitwy o ludzi, o służby w ogóle i tak dalej. I ona była poruszona. Poruszona była w ogóle postawą tej wstawienniczki. I od tak sobie, kiedy wychodziła, to powiedziała, będę się o ciebie modliła. A ona do niej mówi, czy tak ci powiedział Pan? Ponieważ ona zdawała sobie z tego sprawę, że te demony, które uderzają w nią, pierdzielną w nią. Wiecie, o co chodzi? Do stóp Jezusa. Centralizacja. Jaka jest przeszkoda? Tak jak powiedziałam wcześniej, to tak naprawdę chodzi o miłość. Kiedy kochasz, dajesz uwagę. Prosta rzecz. Pierwszy list Jana 2,15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Niektóre wypowiedzi, tak jak powiedziałam wcześniej, Jezusa są zero-jedynkowe. Ale też, wiecie, chodzi w ogóle o to, żeby dobrze to rozumieć. Bo to nie chodzi w ogóle o to, że ktoś sobie kupił, nie wiem, no, torbę Prady. Stać cię, masz torbę Prady, w ogóle masz kupę w ogóle kasy, że to chodzi, ale służysz i w ogóle pewne rzeczy na twoim życiu, widać poziom. To nie o to w ogóle chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Nie możemy na to patrzeć w sposób religijny. Mental świata ma nas nie wyczesać. Potrzeby mają nas nie zabić. Potrzeby nie mogą być bardziej jaskrawe niż informacja, że chcę być jak Maria, która obrała tą cząstkę, która nigdy nie będzie jej zabrana. Nigdy. Nigdy. A człowiek mówi, kurna, zegar biologiczny wybił. Ja nie mam czasu na siedzenie u stóp Jezusa. Zegar biologiczny wybił. Wszyscy już są z przodu. A ja mam się teraz wycofać? Coś ci chcę powiedzieć. Ja nie wiem, gdzie kto jest. Bo ja się tym nie zajmuję. Ale gwarantuję ci, że jeśli dasz uwagę Bogu, jeśli usadowisz się u Jego stóp, to wybierzesz tą najlepszą cząstkę. Rozumiesz, jak wyjdziesz i otworzysz swoje usta, w zasadzie gdziekolwiek się pojawisz, cokolwiek będziesz robił, to będzie odpowiedni przepływ życia. Odpowiedni przepływ życia. Nie miłować świata, czyli tego mentalu w ogóle całego świata. Nie można dwom panom służyć, bo jednego będziesz miłować, a drugi będzie w pogardzie. I to jest mocne, wiecie? Nie można żyć siłą rozpędu, taką w ogóle, wiecie, cielesną i w tym samym czasie dać Bogu uwagę. Nie ma takiej opcji. Ja mam jednego męża. Mam jednego męża. Mam jednego pana. Nie można dwom panom służyć. A może twoim panem jest działactwo? Może twoim panem jest rozpęd? Ta dziura, ten lej jak po bombie, po duchu odrzucenia, pcha cię cały czas. Zrobię to, będę siedział tu. Zrobię to, będę siedział tu. Kit w to, walnij w to. Zmień pozycję. Zdecyduj dzisiaj, że zmieniasz pozycję.
tylko nie w religijny sposób. Nie uciekamy się, kochani, do enigmy, do religii i nie uciekamy się do życia w głowie. Równowaga. Równowaga to jest coś, co w ogóle jest ratunkiem. Ratunkiem. A więc wszystko, kochani, rozbija się o miłość. Zostawiam was z tym słowem. Sama też daję jemu bardzo dużą uwagę i tak jak wam powiedziałam na samym początku, postanowiłam, że pomimo to, że jestem tutaj w Kościele Mocy, że będę prowadziła wspólnotę w Płocku, postanowiłam, że tak jak dobrze pracuję, tak będę również bardzo dobrze odpoczywała, bo w zasadzie to jest moje zwycięstwo, to jest mój ratunek. Żebym słyszała 1 500 000 głosów, które będą do mnie mówiły różnego rodzaju rzeczy. Jak to kiedyś Kenneth Hagin powiedział, żeby starsi zboru pobili się na pięści w kościele, ja jednak będę spał spokojnie. Więc życzę wam centralizacji Chrystusa, życzę wam usadowienia się u stóp Jezusa i po prostu będziemy oglądali sukcesy. Amen.